Wnet to była arena z Wuglasami za 19 zł. Byłem w dwóch sklepach, żeby poszukać sobie jakichś ciekawszych. Wybrałem takie z Grudem. To jest chyba Ant-Man. A to nie wiem, kto to jest. Jeszcze jakiś jeden ma być rzadki. Mam nadzieję, że świecący by było fajnie. Nie miałem świecącego Wuglesa nigdy. Kiedyś już kupiłem jednego Wuglesa do wyrzutni i w ogóle. I trochę nudnawe mi się to wydało, ale git. Arena może będzie ciekawa do Blade'ów. Jak ktoś jest fanem Blade'a, to się przekonamy, czy mu się nada taka arena. Z którejś strony już rozciąłem. Dobra, wyby wyszyłem. No i mamy tak, dobrze zgadłem, to jest Ant-Man. Mamy kartę Ant-Man Avengers. Złoty Spider-Man. To jest ta ultra rzadka, której nie było widać. A to jest Ultron, tego co nie widziałem. Tutaj, więc nawet spoko. I Groot. I'm Groot. Mamy też czarną wyrzutnię. Czerwoną wyrzutnię. Spidermana. Biały smyczek. Czarny smyczek. Samą arenę. I takie wieczko. Że można mieć takie dołki. I można ich nie mieć. Nawet spoko. Przetestujemy potem na Blade'ach. I mamy ulotkę. No i ten złoty Spider-Man to jest specjal. Przelećmy sobie wszystkie Avengersy. Świecący Hulk. Ospa. Osa, a nie ospa. Ale powiedziałem. Ghost Spider-Man. Spider-Manów jest dużo. Venoma tego świecącego bym chciał. Ciekawe, czy faktycznie świeci. Guardian Galaktyki. Special. Tego widziałem nawet. No nie, może i nie. Może tego widziałem. Do kupienia. No to jest Dark. Tego widziałem też, Rocketa. Defenders, nie znam. Iron Fist, Daredevil, coś tam, coś tam. Postacie znam, ale Defendersów nie znam jakoś. Shield. Wakanda. Ultraman, Kane, Rohan. No i mamy tu zaproponowane zabawy. Rzucamy jak najbliżej celu prawdopodobnie. Walka spinnerów. Przepychanie po narysowanej ścieżce. Najbliższy ten. Łączenie, podnoszenie. I robienie takiego pociągu. Jak ktoś nie miał Upersa, to ten. One na dole mają metalową kulkę. A u góry mają magnesik. Ten magnesik przyciąga metalową kulkę. Ale magnesiki się nie lubią. Można je podnieść. Co nie jest proste. I kto najwięcej podniesie, ten wygrywa. Różne są zabawy. No i cóż, możemy sobie tu odłożyć.
złapać od strony nóg tego kręcioła. I spuścimy, tylko będzie ciężko jedną ręką. Odmontuję smyczek biały. Wsadzam. Poleciał pizdu w areny. Wsadzę innego, nie chcę się tam tego szukać. Złoty. Muszę szybciej to zrobić, więc odpętęguję jeszcze drugi smyczek. Przygotuję sobie dwa łupersy. Odpalamy pierwszego. Też gdzieś ich poleciał. Jeszcze jest jeden zapasowy. Tam gdzieś szczotka była przed chwilą widać. Dzisiaj jest dzień kota, tak w ogóle. Wygłaskałem go porządnie. Jakiś nie wypał. Gród. Dobra, kręci się. Gród versus Spider-Man. Aczkolwiek nie wiem. Moim zdaniem w sumie nawet remis. Jeżeli chodzi o same łupersy, to one są trochę kiepskie. Miałem kiedyś takie fasolki, co jak robiłeś w ten sposób, to tak fajnie się kręciły na dłoni. Nie trzeba było żadnych ram, bo nie niczego. Można sobie było tak robić i tak na środkowym palcu złapać i z powrotem. Dlatego tak mi się łupersy za bardzo nie podobają. Druga kwestia, że to są twardziki naklejane na tym. Przetestujmy sobie to, po co je kupiłem. Czyli dla areny mamy podróbkę Blade X. Muszę sobie bita. W tym worku trzymam. Tak wygląda przykładowy Blade X Wizard Arrow, czy jakoś tak. Trzeba bita wsadzić, nakręcić ratcheta, nałożyć na wyrzutnię i w zasadzie jest gotowy do wystrzału. I przetestujmy sobie tą arenę. No, wydaje się, że jest w porządku. Zakręcę teraz mocno. Teraz możemy ściągnąć tą jakby patelnię. Zostawać na tych dziurach. Tutaj są takie dziury na te łupersy. Sam nie wiem, co się stanie. Wpadł w jedną dziurę i mało ciekawy efekt. Spróbujemy
wystartować nie na dziurze, ale jest to samo. Trochę lipa. Jeszcze zobaczymy arenę z drugiej strony. Nie, to się nie może udać. Ale możemy zrobić tak. Hipotetycznie. Niezbyt to już wyszło. No jakoś jest. Dobra. Ogłuszmy z powrotem tę patelnię. Bardzo luzem ona tak leży. Może musiałam zrobić na równej powierzchni. Tutaj akurat nie jest równa powierzchnia. Weźmy sobie kolejnego dysk. To jest Dransworth. Też muszę bita od niego wyciągnąć. Załóżmy. Transport ma zupełnie inne zachowania na tej arenie. Taka specyfikacja tego dysku. Dobra. Teraz spróbujemy zrobić bitwę. Najpierw puszczę jednego, potem drugiego. Może najpierw Wizard Arrowa. Teraz Transporta. Muszę szybko kamerę chwycić. Spodziewałem się, że tak się stanie. Beyblade X właśnie mają taką wadę, tudzież zaletę, że one muszą mieć specjalną zamkniętą arenę, żeby walczyć, bo jak się zderzą, to wylatuje. Zrobił się burst. Spróbuję puścić lekko. Jakoś tam wyszło. Jeszcze raz puszczę lekko. Tak czy siak, jeżeli chodzi za 19 zł, to myślę, że nawet dobra jest ta ręka.